Mam założone. O, dobrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj w takim... Poczekaj, poczekaj. Niech się zjawi ktoś. To wszyscy, wiesz, czekają na ten... Na temat najciekawszy, a ja chciałam... Jeszcze nikt nie czeka. Poczekaj, kochanie. Musisz trochę cierpliwości wykazać. Na razie możemy po prostu zaskoczyć wszystkich inną lokalizacją naszego dzisiejszego live'a. Witamy pierwszych gości. Czy nas widać, czy nas słychać? Jeszcze nie wiemy tego. Natomiast, no to kontynuuj teraz, kochanie. Możemy zaczynać, już mamy połączenie ze światem. Tak, dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was serdecznie. Dzisiaj w takiej nietypowym miejscu, bo w samochodzie. Byliśmy dzisiaj na spacerze w pięknym lasku ze znajomymi i wiecie jak to jest, jak się spotykają dwie rodziny wielodzietne, jest o czym rozmawiać, tematów jest masa, a czas niestety ucieka, więc no nie zdążyliśmy dotrzeć do domu, więc dzisiaj będzie samochodu. Mam nadzieję, że ten kciuk w górę oznacza, że nas dobrze słychać, bo już... Jak słychać, to kciuk w górę. Tak, to już będziemy, bo nie możemy sprawdzać na razie komentarzy, jesteśmy w drodze. No, będzie widać zaraz, ale no to ty będziesz sprawdzała. Ale jesteśmy oczywiście przygotowani na dzisiejszy temat, no bo pewnie wszyscy czekają, jaki będzie temat, kochanie, to przedstaw, powiedz i zaczynamy, bo trzeba zaczynać. Tak, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak angażować dzieci w obowiązki domowe. To jest bardzo istotne, prawda, bo każdy ma dzieci, każdy chciałby, żeby te obowiązki domowe były wykonane jak najlepiej, sprawnie, szybko i też każdy, żeby miał w nich udział. W naszym domu, w naszej rodzinie wygląda to tak, że dzielimy obowiązki na te, które wykonują kobiety i te, które wykonują mężczyźni. I tutaj też mąż bierze sprawy w swoje ręce i pokazuje synowi, jak wszystko wykonywać, na co powinien zwrócić uwagę. I tutaj już możesz ty więcej powiedzieć na ten temat. Dobrze, to zaczynamy od tych, jakie obowiązki... Poczekaj, kochanie, Hej, dzień dobry. Trochę usystematyzuj. Tak. Dobrze nas słychać, obowiązki. Dziękujemy. Znaczy, dziękuję za komentarz, że nas słychać. Tutaj Karolina, serdecznie pozdrawiamy. Kingę, super. Tak, kochanie, no i obowiązki. No to kontynuuj, jak zaczęłaś. Tak, obowiązki. Wyobrażamy sobie, że angażowanie dzieci nie jest wcale takie proste. Sami mamy to doświadczenie. Piątka dzieci, niektóre chcą z nami współpracować, niektóre trochę mniej. Też wszystko zależy tak naprawdę od wieku. My staraliśmy się od najmłodszych lat angażować dzieci w małe rzeczy, które one mogą wykonać. Na przykład nakrycie stołu, wyniesienie śmieci, posprzątanie swojego pokoju i pościelenie swojego łóżka. Czyli to jest taka czynność, którą codziennie powtarzamy i codziennie musi być po prostu wykonana. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy my teraz musieli po dzieciach więcej sprzątać niż dzieci same. I to są te obowiązki, które angażujemy w nasze dzieci. Co jeszcze angażujemy? Każdą rzecz, którą tak naprawdę można zrobić w domu, no to staramy się, a mogą zrobić dzieci, staramy się, aby te dzieci to zrobiły. I to tak naprawdę nawet nie... To jedna rzecz to są te obowiązki, które wynikają z porządku dnia, ale są też takie obowiązki bieżące. Coś się rozlało, coś się zepsuło, coś trzeba przynieść, coś trzeba komuś podać. To są takie obowiązki bieżące, no i oczywiście dzieci należy w nie angażować. I nawet jak to jest sytuacja trudniejsza, która wymaga od dziecka jakiegoś pomyślenia, czy jakiejś większej ilości siły, czy zaangażowania, również warto to robić. No, czemu? Znaczy, warto to robić. No, patrząc na nasze dzieci, w ogóle na wszystkie dzieci, no za kilka lat to one będą przecież osobami dorosłymi. I jeśli my teraz, w tym czasie, który jest nam dany, a jest to najlepszy czas dzieciństwo, żeby w tych dzieciach wyrobić te dobre nawyki, te rzeczy, tak mogą one teraz wypracować, jak właśnie ten porządek wokół siebie, żeby wiedziały, że odkładam na przykład rzeczy na swoje miejsce.
to wszystko teraz, w tym dzieciństwie, jest bardzo ważne. Bo tak jak już powiedziałam, no przyjdzie taki czas, że nasze dziecko w końcu stanie się osobą dorosłą. Już wtedy nauczenie czegokolwiek będzie naprawdę ogromnym wyzwaniem dla rodziców i wręcz taką rzeczą, powiedziałabym, że prawie niemożliwą. Bo jeśli dziecko od samego początku nie jest wdrażane w takie małe prace codzienne, niech to będzie nawet rozłożenie sztućcy przez czterolatka, albo zebranie jednego talerza i dwóch kubków ze stołu, to już to uczy dziecko, że należy po sobie sprzątać, tak? Wynoszenie rzeczy do zlewu. Nie tylko po sobie, ale też oczywiście po... Też służyć innym, po prawda? Po rodzeństwie, tak właśnie, no bo to nie jest tylko tak, co często zwracamy na to uwagę, że dziecko musi wokół siebie i po sobie zrobić porządek, ale też wynosząc sztućce, czy przygotowując stół, musi to zrobić wszystkim. Staramy się te obowiązki, tak jak już powiedziałaś, dzielić jasno. Tak trochę może niemodnie teraz, ale rzeczywiście inne obowiązki ma syn, inne obowiązki mają córki. Córki mają te obowiązki, które wynikają, to też jest bardzo niemodne, prawda, z tych takich prac domowych, z zajmowania się domem. Syn ma teraz tych obowiązków, można chyba nawet powiedzieć, mniej, ale w momencie, gdy zaczynamy robić coś w ogrodzie, zaczynamy robić coś na działce, gdy zaczynają się prace fizycznie, porządkowe, cięższe, jak ostatnio rozbieraliśmy kostkę, to właśnie syn, prawda, dostaje taczkę malutką, dostaje rękawice robocze i to on się wdraża właśnie w sprawy męskie, które właśnie budują jego charakter, prawda? Nie jest to już jakby pomoc taka przy kimś, nie jest to zajęcie się domem w takim wymiarze, jak to robią dziewczyny, no ale jest to praca często też dużo bardziej męcząca niż praca dziewczynek. I przy tym też pokazuje, może wykazać swoją siłę, prawda? A mężczyźni, tak, szczególnie chłopcy, jakby szukają też okazji do tego, żeby zademonstrować tą swoją siłę, pokazać, jaki jest silny, taki mężny, że co on potrafi zrobić. I to jest właśnie ważne, żeby temu dziecku pozwolić też na to. Tutaj mąż jak najbardziej mogę potwierdzić, że wszelkie jakieś prace porządkowe w ogrodzie, czy nawet do przyniesienia są cięższe zakupy, nie takie ciężkie, które dziecko nie uniesie, ale no nie wiem, przypuśćmy karton soku, to dziecko, wysyłany jest właśnie syn, który to na pewno dobrze wykona. No ale no, jak najbardziej, syn jest jeszcze młody, prawda, ma 6 lat, więc jeszcze rok temu nie było aż takiej możliwości go wdrażać w różne cięższe prace, natomiast ten moment już teraz to jest taki, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo tak, żeby to zabrzmiało tak, jak jest właściwie u nas, prawda, bo często się zdarza też tak, że córka bardzo by chciała robić to, co robi syn, a syn też bardzo często chciałby zająć się pieczeniem ciasta. No, nie często pozwalamy na takie ruchy. Są wyjątki, ale jakby no staramy się powiedzieć, słuchaj, no ty masz inny trochę obszar do zajęcia się. Jakby jestem też ciekawy bardzo waszego zdania w tym temacie. Opinie są bardzo różne. Niektórzy uważają, że nie należałoby takiego podziału robić. Może troszkę dalej, bo to tak będzie zaszumiało. Niektórzy uważają, że takiego podziału nie należałoby robić, inni uważają wręcz odwrotnie, że należałoby taki podział robić, bo taki podział przecież był od wieków tak naprawdę stosowany. Inne zabawki są dla chłopców, inne zabawki są dla dziewczyn, inne obowiązki są dla chłopców, inne obowiązki są dla dziewczyn. No my staramy się to przestrzegać tego i wydaje nam się, że to przynosi efekt, bo w momencie, gdy jest jakaś praca i ja mówię, synu, to jest praca dla ciebie, no to się czuję wyjątkowy, że jakby no nie może go wyręczyć w tym siostra, bo siostra jest słabsza, siostra to zrobi trochę może gorzej. I w drugą stronę, jeżeli jest coś do przygotowania estetycznej, strony jakiejś eleganckiej, no to mimo, że syn by chciał, no to jednak jest to praca dla dziewczyn i mówimy, no, że ty czy ty, córko, zrobisz to na pewno dużo, dużo lepiej, co buduje taką wyjątkowość, prawda? Tak, myślę, że każde dziecko czuje się wtedy bardzo potrzebne, jeśli rodzic może liczyć na jego pomoc w różnych sytuacjach. Czy to są właśnie sprawy bardziej kobiece czy męskie, to jednak i dziewczynki, i chłopcy są wtedy wartościowani w tej rodzinie.
Ci, którzy mają większą liczbę dzieci, to wiedzą, że tych obowiązków naprawdę jest bardzo dużo. I gdyby je wszystkie zrzucić na jedną mamę, to chyba by sobie z tym wszystkim nie poradziła. Albo by oczywiście, może, jak to kobieta, dałaby radę, ale rodziłoby to w niej ogromną frustrację, nieustannie jakieś zdenerwowanie. To, co mogą się później przekładać na życie rodzinne, prawda? Bo jak kobieta jest zdenerwowana, to później wychodzi... Dzieci. Dzieci pewnie najlepiej wiedzą, kiedy mama jest zdenerwowana, więc lepiej jej nie zaczepiać. Ale żeby tego uniknąć, kochane mamy, po to mamy dzieci. Nie tylko, żeby się nimi chwalić przed znajomymi, jacy to są mądrzy, fajni i potrafią tyle języków już, mając 4 lata, ale po to, żeby korzystać też z ich pomocy. Korzystać z tego, że mamy ich, w tym dobrym sensie, że możemy patrzeć na ich wzrost i my, jako osoby, które pokażą im, jak należy daną czynność wykonać, one w przyszłości będą bogatsze te doświadczenia. Bogatsze, bo wyniosły je z domu, bo nauczyła mnie tego mama. Zauważmy, że często kobiety też powtarzają, bo mama mnie nauczyła. I to jest takie budujące. O, jej mama potrafiła jej przekazać jakąś wiedzę, wyuczyła w niej jakiś dobry nawyk, jakąś na przykład, nie wiem, umiejętność zszywania albo... Co to się skarpety, to jak to się mówi? Czekaj, no, właśnie mi uciekło słowo. Ceruję na przykład. Ja nie potrafię cerować skarpet, ale jak usłyszę wśród znajomych, że jakaś kobieta potrafi, myślę, o, super, ją akurat mama nauczyła. No mnie mama nie nauczyła, dlatego nie umiem na razie. Warto dodać, że przy obowiązkach, no bo oczywiście są dni, gdzie dzieci są bardzo skłonne do pomagania, są wydarzenia, często jakieś, prawda, nie, większe zakupy, gdzie przynieść te zakupy każdy chce. Jest to oczywiście ważne i cenne, że same się rwą do obowiązków, ale w wykonywaniu tych obowiązków ważna jest tak naprawdę systematyczność, czyli nie wykonanie jakiejś pracy raz na jakiś czas, bo akurat jest coś nowego w domu, czy jakieś nowe okoliczności i ja chcę się zaangażować, wtedy najczęściej każdy chce się angażować przy składaniu szafy, czy przy jakimś czymś, tak, co jest... Takie super wydarzenia, prawda? Znaczy, no, takie wydarzenia, które się nie powtarzają często, ale na tym polega rzecz, żeby w tych dzieciach kształtować taką właśnie cnotę wytrwałości i takiego powolnego dążenia. I jakby nieustannie powtarzać te obowiązki, jakby ważne jest nie tyle, jak one zostaną wykonane, w sensie jakościowym, ale to, że one będą wykonywane sukcesywnie i sumiennie. I tu już się wkrada pracowitość na przykład, prawda? Dokładnie. Że musimy nad jakąś wadą, na przykład wadą, ale właśnie też nad czymś musimy pracować. Jeśli jest to pracowitość, no to nie wyobrażam sobie inaczej wykrzesać tego, no, tej takiej cechy pozytywnej, jaką jest, że ktoś jest bardzo pracowity, jak pszczółka mówimy, który nieustannie zbiera ten miód i ma tego piękne owoce, jak właśnie praca w domu, która uczy też pokory, to po pierwsze, ale takiej pracowitości, że z dnia na dzień wykonuje jakąś czynność. Może na początku nie sprawiać mi ona dużej radości i satysfakcji, ale na pewno przyjdzie taki moment, że ta czynność stanie się czymś dla mnie ważnym i przyjdzie też taka radość z tego, że potrafię to zrobić. To jest trochę tak jak z modlitwą, prawda? Gdzie właśnie nie do końca są istotne takie zrywy jakieś emocjonalne, tylko jakby sumienna jakaś wytrwałość, widzimy to po różnego rodzaju żywotach świętych, zakonników i innych, że właśnie cały czas taka nieustanna praca nad sobą, wytrwałość w różnych obowiązkach. No jakby to jest właśnie ciekawe, że to wykonywanie obowiązków i motywowanie dzieci do wykonywania obowiązków ma takie trzy wymiary, myślę, bo po pierwsze budowanie takiego charakteru i wytrwałości, po drugie, jest to okazja do nauczenia czegoś dzieci praktycznego, a po trzecie jest to pomoc dla rodziców. Tak, zwyczajnie, najzwyczajniej, pragmatycznie jest to pomoc dla rodziców. Dla całej rodziny nawet. I dla całej rodziny. Jest więcej czasu, znaczy, dla siebie. Tak, ale przede wszystkim dla mamy i taty, którzy angażują się w wychowanie dzieci, którzy już i tak robią bardzo dużo od strony duchowej, od strony jakiejś pedagogicznej,
od strony wychowawczej, więc warto to tak naprawdę też mieć na uwadze, że te dzieci w pewien sposób, wykonując te obowiązki, mają okazję się w jakiś sposób minimalny odwdzięczyć i wspomóc też mamę i tatę. Tak mi się przypomniało dzisiaj, bo rozmawialiśmy ze znajomymi akurat o tym, przypomniała mi się taka myśl, o której pewnie mówiłem wielokrotnie, jak to właśnie wakacje, które są, które teraz są czasem wolnym dla wszystkich, czemu właśnie wakacje są zorganizowane w lipcu i sierpniu, w lato. Oczywiście wakacje to jest cała historia szkolnictwa, której teraz nie będę przytaczał, natomiast istota tego jest taka, że wakacje dlatego tak zostały zorganizowane, żeby dzieci pomagały mamie i tacie w domu, w ogóle w gospodarstwie, w żniwach. W czasie żniw, prawda? Nie lato, żeby sobie mogły kąpać się i odpoczywać, ale właśnie po to mają wolne od szkoły, żeby pomagały rodzicom w żniwach. Teraz żniw, przynajmniej u nas, nie ma, ale warto mieć to na uwadze i jakby ten czas, szczególnie wakacyjny czas, wykorzystywać w taki dobry, produktywny sposób, żeby dziecko też mogło w czymś uczestniczyć, odgrywać jakąś rolę w tych obowiązkach domowych. Tak, i najważniejsze, żeby te obowiązki wprowadzać dosłownie od małego dziecka. Czy jak już dziecko potrafi złożyć samo swoje ubranko, to pozwolić mu na to. Jak potrafi zanieść sztućce i rozłożyć je na stole, to też mu pozwolić. Wydaje mi się, że nawet nie ma takiej granicy, że czegoś dziecko nie może potrafić. Jeśli samo chce i wyraża taką chęć wykonania jakiejś czynności, to my powinniśmy pozwolić. Oczywiście nie my takie o jakichś złych rzeczach, że mogłoby sobie zrobić jakąś krzywdę, czy narazić życie swoje, czy kogoś innego, ale na taką wolność też. Możemy pomóc przecież w wykonaniu jakiejś czynności, a też dajmy poczuć naszym dzieciom, że widzimy, że one chcą nam pomóc. Widzimy ich zaangażowanie, widzimy nawet ich chęć. Naprawdę czasami chęci są ważniejsze niż nawet samo wykonanie jakiegoś zadania, tak, prawda? Tak, tak, bo... Ale trzęsie, przepraszam, mam nadzieję, że to... Jeszcze trochę. W tym wypadku dużo ważniejsze są chęci, nawet nie chęci, zaangażowanie i jakby chęć zrobienia tego czegoś na najwyższym poziomie przez dziecko. Jakby to jest najbardziej istotne, a nie to, czy trzeba będziemy to poprawiać musieli raz, czy dwa, czy pięć razy, ale właśnie to, jak dziecko bardzo jest zaangażowane. Zresztą dla nas jest to bardzo cenne. No, my, wychowując dzieci w ten sposób, widzimy, jak bardzo kształtuje to charakter i jak dużo rzeczy w domu udaje się już zrobić, prawda? Ten dom, ta rodzina tak naprawdę staje się taką dobrze funkcjonującą jakąś, jak to nazwać, firmą. Jakąś firmą, prawda? Gdzie każdy coś robi, gdzie pewne rzeczy można robić w sposób wspólny, jakiś zorganizowany, że każdy wie, co do niego należy. I tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, gdy my idziemy rano biegać, jeździć na rowerze, dzisiaj w tym wypadku, kto ogląda relacje, wie, gdy wracamy, no to już jest przygotowany stół, są rozłożone sztućce, przynajmniej staramy się, żeby tak było i dzieci już znają swoje tutaj. Tak, najczęściej są dzieci już oczywiście ubrane, pościelone są łóżka, więc to są takie rzeczy, od takich małych zaczynamy, prawda? Ale ważne, żeby też je dostrzegać, bo jeśli my rodzice będziemy tego mówić dziecku, zrób to, zrób to, zrób to i ono oczywiście to wykona i nawet nie otrzyma od nas takiego zwykłego dziękuję, bardzo mi pomogłeś, mogę na ciebie liczyć, to chyba to też jest taki warunek, to też nasza wdzięczność do dzieci. Jakby uczyć dziękować, uczyć dzieci, żeby dziękować za różne rzeczy. Tutaj my musimy nauczyć dziękować, dziękując dzieciom, bo same się z tego przecież nie nauczą. I też umieć też poprosić o coś. Znaczy w ogóle takiej, nie tyle dziękować, bo mnie często tak razi, jak ktoś, rodzic mówi do dziecka, prawda, ktoś tam daje obcy coś, a tu jest taka uwaga rodzica do dziecka, co trzeba powiedzieć. No i dziecko oczywiście mówi, no dziękuję, no i wszyscy są zadowoleni, bo dziecko nauczyło się odruchowo odpowiadać co trzeba powiedzieć. W ogóle samo sformułowanie, co trzeba powiedzieć, jest błędne, bo raczej by należało zapytać, co trzeba zrobić.
No i dziecko wtedy powinno sobie powiedzieć, aha, podziękować, no to ja wtedy dziękuję. Ale jakby to nie chodzi o wypowiedzenie słów, tylko o budowanie takiej postawy wdzięczności. Wdzięczność rodzeństwu, że rozłożyło, że dzięki, prawda, starszej siostrze już nie trzeba talerzy rozkładać, bo już to siostra zrobiła. Podziękowania, że prawda, jednak siostra starsza, czy brat młodszy, nalał herbaty do kubka, prawda? I generalnie takiej budowania takiej postawy wdzięczności wobec, szczególnie wobec najbliższych, ale też wobec wszystkiego, co nas spotyka, prawda? No bo to, co nas spotyka wokół, tak jak dzisiaj ładny spacer, czy ładny, prawda, poranny rowerowa wycieczka, no też jest jakaś nasza wdzięczność wobec Pana Boga, wobec nas samych, prawda, wobec żony, że jednak chciało się wstać, albo że mnie obudziła, mi się nie chciało, wstawaj, no i jakby a tej postawy wdzięczności nie często w świecie widać, raczej jest taka postawa roszczeniowa, mi się należy, on zrobił to, bo jemu to trzeba, bo on to musi zrobić, a ja mam, bo mi się to należy. No i to jest właśnie zła postawa, a zachęcanie do obowiązków, budowanie w tych obowiązkach, ćwiczenie w tych obowiązkach właśnie pomaga taką postawę zbudować takiej wdzięczności. Tak, i jeszcze taką, teraz mam jedną myśl. Ostatnio czytałam taka krótka książka Rady dla córki i tam właśnie pani Zamojska przedstawia, że jeśli dziewczynka jest wychowana w domu, gdzie ma tych obowiązków dość dużo, to zostaje wtedy najlepiej ukształtowana, czyli nie ma czasu na jakieś głupoty, na takie próżne spędzanie czasu, tylko te obowiązki pomagają jej w takim dojrzewaniu do bycia w przyszłości kobietą, odpowiedzialną, zaradną, bardzo zorganizowaną. I teraz tak mi się właśnie też przypomniało, że jakie to jest istotne, żeby dzieci nasze nie wyręczać ze wszystkiego i też żeby nie były w takiej próżni, że no dobra, to mama wszystko zrobi, a tylko poczekam. Żeby nie było takiego czekania, tylko taki od razu odruch, że tak, mamo, w czym ci mogę pomóc? I my, żebyśmy też tak uczyli dzieci, żeby od razu reagowały na potrzeby. Nie wiem, jesteśmy u znajomych, nie ma rozłożonych talerzy albo zabrakło serwetek. Gdzie mogę je znaleźć? Czy mogę coś pomóc? Czy mogę coś przynieść z kuchni? I właśnie dzisiaj doświadczyliśmy tego ze strony naszych dzieci, co było bardzo miłe, że same po prostu dziewczynki poszły i pomagały właśnie naszym dobrodziejom dzisiejszym, tak, w przynoszeniu właśnie. Pomyliśmy znajomych, a nasze dzieci same wyraziły pomagały, tak. Chęć, żeby jednak pomóc przygotować do stołu, coś tam nakryć. Właśnie tak, to szczególnie to jest ważne w okresie, wydaje mi się, dojrzewania, gdzie różne dziwne pomysły czy sposoby spędzania czasu kołatają się w głowie. Wiemy to po sobie pewnie, a jednak wypełnienie tego dnia obowiązkami w bardzo łatwy sposób to wszystko pokazuje i pomaga. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, bo tak sobie też jak mówimy, myśli, nie, no jeszcze mamy troszkę, jeszcze przynajmniej z 5 minut będziemy mówić, to chyba że się pojawi pytanie jakieś, to kolejne 5 minut. Natomiast my staramy się dzieciom nie limitować na przykład komputera czy rozrywek, ale raczej w taki sposób zorganizować dzień, żeby dziecko samo wiedziało, ile tego czasu musi spędzić na tym, czy ile może siedzieć przy komputerze, żeby jednak do kolacji nakryć, żeby jednak inne obowiązki spełnić. Czyli najpierw obowiązki, a później przyjemności. Tak, nawet do tego stopnia już często o tym mówimy Wam, że mamy wyznaczone pory po posiłków. Jest nawet jak dziecko sobie na przykład włącza komputer, czy jakiś czas wolny sobie robi, coś tam czymś się bawiąc, no zwykle to jest jakaś praca twórcza, malowanie, coś tam budowanie, czy jakieś inne rzeczy, to samo wie, mu patrzę na zegarek, oho, już chyba trzeba kończyć, bo jest czas kolacji i muszę jeszcze przygotować. Oczywiście nie zawsze się to zdarza, dzieci są jeszcze małe, no staramy się to w jakiś sposób też przypominać i uzupełniać, ale jest niesamowitą radością dla mnie i dla Ciebie chyba też, bardzo. Gdy dziecko samo mówi, a już chyba kolacja, już widzę, że jest ten czas, nie dlatego, że jestem głodny, tylko dlatego, że jest pora i wiem, że to ja muszę rozłożyć na przykład sztućce, prawda? Znaczy mnie bardzo cieszy ten moment, gdy my na przykład zapomnimy się na chwilę i nie wiem, mam jakieś tam sprawy do załatwienia i jeszcze chwila i w pewnym momencie przychodzi córka i mówi, mamo, ale za 5 minut będzie drugie śniadanie. No i to jest właśnie
taka, tak. To jest taka radość, prawda, że udało nam się pewne rzeczy już wypracować i stały się takim naszym dobrym nawykiem w naszej rodzinie, tak. I że dzieci też to przejęły, że mają swoje pory, wiedzą na przykład, żeby zwrócić uwagę, no przypomnieć mamie, że mamo już niedługo i czym mogę pomóc. Na koniec jeszcze powiem taką rzecz, że oczywiście ważne jest to, żeby takie obowiązki przede wszystkim rozliczać we właściwy sposób, znaczy, no w sensie, jeżeli coś zadajemy, to musi to być zrobione. Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko powiedziało, nie chce mi się, albo to nie na dziś. Ale z drugiej strony trzeba je w rozsądny sposób dawkować, prawda? Żeby tego dziecka nie przeciążyć, nie zrzucić na jego barki ciężarów nie do uniesienia, takich, których nie będzie w stanie wykonać. Ale to nikt, tylko rodzic tak naprawdę wie, ile może wymagać od swojego dziecka. Dlatego uważamy, że ani nauczyciel, ani żaden wychowawca nie jest terapeuta. Nie jest w stanie wiedzieć tak naprawdę, nie zna swojego dziecka, nie zna tego dziecka i tak naprawdę nie wie, ile w stanie jest to dziecko zrobić, czy jak bardzo się zaangażować. To jest domena przede wszystkim mamy i taty, tak naprawdę mamy i taty. Rodziców. I te obowiązki powinni ustalać właśnie rodzice. Tak, dokładnie. Rodzice, nikt inny. I myślę, żebyśmy też korzystali właśnie z tego prawa, jakie nam daje właśnie bycie rodzicem. Że to my tak naprawdę znamy najlepiej swoje dziecko, wiemy, jakie ma humory, od czego one zależą. Nawet wiemy, jak je pocieszyć w trudnych sytuacjach. No my wiemy, mam nadzieję, że wy również. I żeby nie odbierać sobie tego, tej możliwości i jakby nie szukać dookoła osób, które nam powiedzą, no jak mam teraz ze swoim dzieckiem postępować, co mogę mu dać. No nikt tego dziecka lepiej nie wie niż my. No właśnie, my sobie, słuchajcie, moi drodzy, jedziemy cały czas, dojeżdżamy już do domu, tak naprawdę. Bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby ktoś z was na przykład napisał teraz jakieś pytanie, ale bylibyśmy jeszcze bardziej, które by nam pozwoliło jeszcze parę myśli tutaj zebrać. Bardzo nam miło się rozmawia, bardzo fajne w ogóle taka wyjątkowa sprawa. Ja powiem, stresowałem się troszkę, że nie zdążymy, a nie lubię nie dotrzymywać danych słów, ale udało się właśnie. Mamy słuchawki, mamy mikrofon, piękna po prostu sprawa, a jedziemy z dość daleka i dlatego nie do końca udaje się tak wszystko zawsze wyliczyć. Natomiast jest nam bardzo miło. Cóż możemy, kochanie, dodać ci jeszcze na koniec? Czy masz jeszcze jakąś myśl podsumowującą? Zbierz myśli jeszcze na sam koniec, podsumuj. Zbierz wszystkie myśli. Nie, kochani, no taka myśl. Myśl, jeśli ma być już na koniec. Zaproś jeszcze do naszej grupy. Angażujmy właśnie dzieci w małe prace domowe. Dajmy im też możliwość pokazania, że w każdym wieku mogą sobie ze wszystkim poradzić, żeby czuły się, że ten dom, czy to gospodarstwo domowe, czy jak tam inaczej nazwiecie, to ta wspólnota, w której jesteście, jest zasługą każdego z nich, każdego z nas, tak? I rodziców, i dzieci, że każdy ma tutaj swój wpływ, każdy ma swoją niezastąpioną rolę i razem budujemy coś pięknego. Bo tylko przez wytrwałość, przez codzienność, przez właśnie ćwiczenie naszych dzieci, czy w cnotach, czy w takich pracach domowych, w też dokładności tutaj można jeszcze dodać takiej, jakby to jeszcze, czekaj, miałam właśnie tą myśl, dokładność, a i właśnie ta systematyczność, żeby to się stało takim dobrym, też dobrym czasem. Więc tak na koniec, słowem właśnie końcowym, rzekłam dzisiaj. Zachęcamy was do dołączenia do naszej grupy, kto jeszcze tego nie zrobił. Tak, oczywiście grupa Odważni Rodzice, stworzona tak naprawdę dla was. Jeśli macie jakieś ciekawe artykuły, znaleźliście coś bardzo fajnego odnośnie rodzicielstwa dzieci, podzielcie się z innymi, dajcie też innym możliwość przeczytania wartościowych książek, artykułów, czy nawet po prostu fajnego mema, żebyśmy się mogli razem pośmiać, dowiedzieć się czegoś nowego. Ta grupa jest właśnie... Kochanie, pytanie jest, nachyl tam się i zobacz, co tam się dzieje. Wiesz, to wszystko się trzęsie. Ja przeczytałam moment, przeoczyłam moment nauki.
o której mówiliście, teraz nastolatka. Nie ma takich nawyków. Ale live będzie dostępny, jak my go zakończymy, tak. To za kilka minut... W tych ciemnościach niewiele ja widzę, przepraszam. Niektórzy widzą, to mogą przeczytać. A żeby może jakaś rada, jak to teraz zrobić? Ale co zrobić? Znaczy, jak już nastolatka jest, no i jak ty teraz tego wszystkiego nauczyć? No, słuchajcie, no, wydaje mi się, że trzeba zacząć od początku. Czyli nie od początku, że cofnąć czas, tylko od początku, czyli małymi rzeczami. I wydaje mi się, że już z taką osobą warto jest porozmawiać. Porozmawiać z dzieckiem, zachęcić. Zależy też, jaki jest problem, tak? No bo czasami mogą być jakieś złożone takie niechęci. Bo chodzi o to, rozumiem, dziecka. Że nastolatek już jest nastolatkiem, tak przeczytałaś? Bo ja tak. To nie widzę i nie do końca wiemy, co teraz robić. Jest takie ciekawe powiedzenie, jak gotuje się żabę, prawda? No, jak gotuje, zjeść żabę, tak? Nie, czy gotuje? Jak gotuje się żabę. Aha. Żabę jak się gotuje? No pewnie niewiele z Was wie, sam nie wiedziałem. Jak się żabę wrzuci do wrzątku, to oczywiście żaba wyskoczy i sobie gdzieś pójdzie. Dlatego żabę się gotuje powoli. Wkłada się ją do wody zimnej i się powolutku ją gotuje. Zanim żaba się zorientuje, to jest już ugotowana. I to jest właśnie strategia takich drobnych kroków, które właśnie dziecko się nawet nie jest w stanie zorientować, że jakaś rewolucja następuje, prawda? Że coś się nagle dzieje dziwnego. Tylko jakby drobne kroki, proces, prawda? Pewien proces, który my też chyba wielokrotnie przerabialiśmy w różnych tutaj obszarach, czy to nauki, czy to jakiegoś innego podejścia, zaangażowania dzieci do różnych, tak. Do różnych rzeczy. Nie możemy wszystkiego głośno mówić, bo jeszcze wszyscy nie śpią. A są z tyłu. No tak, jak powiedziałeś, oczywiście najlepiej jest wszystko pomalutku, bez dużych nacisków, ale na pewno wytrwale. Tutaj wytrwałość jest jakby najważniejsza, nie tylko dziecka, ale wasza wytrwałość, rodzice, właśnie w tym proszeniu czy pokazywaniu tych obowiązków, co należy zrobić, w czym mogą wam dzieci pomóc. No to jest oczywiście, będzie na pewno, to jest trudna praca, jeśli już chodzi o nastolatków, bo wydaje mi się, że dzieci, które od samego początku są wdrażane w to życie rodzinne, w te obowiązki, tak by nie widzą, że one wykonują jakąś pracę, tylko tak po prostu wygląda codzienność. Tak wygląda dzień w rodzinie, że jedna osoba musi ugotować, druga przygotować, trzecia może podać, czwarta pozmywać. Jakby to już jest takie samo napędzające się koło, tak? Taki rytm, można wpaść w ten rytm takiej pomocy sobie nawzajem. A jeśli tutaj jest jakiś problem, to już radzę. Jeszcze nie mam nastoletnich dzieci, ale wydaje mi się, że po prostu małymi krokami, no i dużo cierpliwości. No, cierpliwość tu jest po prostu no, bezcenna. Cierpliwość, właśnie, moi drodzy. I też, żeby tak nie za dużo na raz, prawda? Bo można takiego nastolatka wypłoszyć z domu. Jak z tą żabą gotowaną. Tak, jak z tą żabą. Dobrze, kochani, myślę, że to już jest czas, kiedy powinniśmy skończyć. Już zaraz dojedziemy do domu, było nam bardzo miło. Zachęcamy Was tak, do dołączenia do grupy, co powiedziałeś, zachęcamy Was do subskrybowania naszych materiałów. Jeżeli uważacie, że coś jest warte podzielenia się, zachęcamy Was też do tego, jeżeli znacie kogoś, kto by chętnie posłuchał albo chciał się dowiedzieć nieco więcej o edukacji domowej, czy o tym, jak wygląda życie rodziny wielodzietnej, to zachęcamy Was do podzielenia się naszymi materiałami i tyle. Tak, i oczywiście widzimy się za tydzień o godzinie 21:00, Bartoszewcy na żywo. Mam nadzieję, że w innych warunkach, chociaż nie, no słuchajcie, zobaczymy, co życie przyniesie. Jesteśmy otwarci na wszelkie warunki, jak widać i w samochodzie z takim zwykłym zestawem słuchawkowym da się nagrać live'a, da się, dobrze. Jakoś to dzisiaj było. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Było bardzo dobrze, kochani, nic się nie martw. Dziękujemy Wam serdecznie za Waszą obecność do samego końca. Tak, postaram się odpowiedzieć na wszystkie jakieś komentarze. Jeśli coś Wam jeszcze w przeciągu tego tygodnia wpadnie do głowy, czy byście chcieli, to zapraszamy do komentowania i do pisania. A tymczasem serdecznie Was pozdrawiamy. Do zobaczenia za tydzień.